Witam was. Ten mecz będzie też nieciekawy, no bo Stoke City z FC Bayernem. Tutaj Stoke jest na wyjeździe, ale mi się wydaje, to Stoke niestety tutaj przegra. A nie wiadomo, tak samo jak sam tam z Fiorentiną. U niego też by było dobrze, jakby zachowali remis. Wtedy to by pokazali na wyjeździe remis i wtedy też by mogła być wtedy dogrywka, ale nie wiadomo jak Stoke zagra, a jak Monachium. Witam Państwa, Dariusz Szpakowski, razem ze mną na stanowisku komentatorskim jest Włodzimierz Szaranowicz i mam nadzieję, że będą to niezapomniane dwie godziny widowiska. Ale to jest grupa E, więc Stoke City, Bayern Monachium, Marsylia i Portland. Tak się zapowiada grupa E. Tego mi kamerę się zamienią, złożę tylko być jeden crash. Dobra. Rozpoczęli. No zobaczmy, czy sobie poradzi. Dobra pozycja do oddania strzału. Czy to wykorzysta? Będzie strzelał? Piłka. Bramkarz to sięgnął. Rzut rożny. Piłka głową wybita przez obrońcę. Kapitalna wrzutka! Wyjaśni mi sytuację. William. Getze. Czy to wykorzysta? No, nie dał się bramkarz pokonać. Świetne wyczucie. Brawa za tę akcję. To było ofiarne, odważne wejście. No, gdyby teraz się pomylił, mogło być niebezpiecznie. Brawo. No, brawo. Świetne wyjście z wodą. Czy to wykorzysta? No, strzela! No i bramkę, proszę Państwa! No, wspaniałe rozegranie i zasłużenie zdobyty gol. Obronił pierwszy strzał, ale piłka pozostała w polu karnym. Padła łupem niepilnowanego zawodnika rywali, który miał więcej sprytu. Przejęcie w obronie i koniec ataku. No, świetnie go ograł. Rzut wolny, niebezpiecznie blisko bramki. Sędzia ukarał gracza żółtą kartką. No, proszę, przesunął się wyraźnie mur, a sędzia w ogóle nie reaguje. Piłka opuszcza boisko i zaczną od bramki. William. Potem ginie. Tak ma bardzo głupia sytuacja, no bo Miller jest naj... ponad przeciwnikiem wykonującym ślizg, brawo! Jest najtrudniejszej grupy dla siebie, no bo nawet sam tą, tak, miał bardzo dobrą grupę, tak co jak i Legia tutaj. Szedł tam zbyt... Tak jest, rzut karny! Niebezpieczne zagranie, zupełnie nieudany ten ślizg. Tak, sędzia nie miał innego wyjścia, jak tylko odgwizdać ten faul. Uwaga, broni! Brawo! Znakomicie!
Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Czy to wykorzysta? Uderzenie, piękny gol. Ale się niestety za bramkę się, za karnego się odpowiedział. Dobrze, zobaczysz. Kroos. Bo sfollowo mi ludzie. Crouch. Owa, Crouch. Lecisz. Dobrze, przebił się. Szansa! O, lala, jaka bramka! Wspaniała bramka, nie pierwsza i nie ostatnia w jego wykonaniu. To jest gwiazda. Prawdziwa. Która potrafi jeszcze to udowodnić zespole. Niecelne podanie i za chwilę wznowienie z autu. Potem Gimpie. Shaqiri. Mario Götze. Przechwyt, ale nie opanował. No, będzie gol! Ma dzisiaj ciąg na bramkę, tym razem jednak nieskutecznie. Na razie ma jedno trafienie i widać, chce trafić po raz drugi. Potem Gimpie. Piękny, samotny, długi wypad. Długi wypad na miasto. Znakomicie atak przeciwnika. Możliwość dośrodkować. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Wynik 2-1 po pierwszej właśnie zakończonej połowie daje nadzieję na ciekawe drugie 45 minut. Doping niesłabnie. Rozpoczyna się druga połowa meczu przy piłce Bayern Monachium. Czy to wykorzysta? Uderza! Piekielnie silny strzał, ale broni! I sędzia pokazuje, że będzie rzut rożny. No piłkę odebrał i stracił. Miller. Spójrzmy. Rzut wolny dla Bayernu Monachium. Kroos. Javi Martinez. Wejście obrońcy. Jak zareaguje arbiter? Thiago. Adam. Blisko pole karne, może strzelać. O nie. Czy to wykorzysta? Oddaje strzał. Jak? Jaka bramka! No, wygląda na to, że dzięki pierwszej bramce zyskał pewność siebie, co pozwoliło mu strzelić kolejną. Mario Götze. Shaqiri. Zrobił wślizg. I będą rozpoczynali rzut rożnego. Prowadzą w drugiej połowie. Słuszna decyzja trenera, aby wprowadzić gracza, który ma sporo sił. Strzela! Rafinha. Shaqiri. Ale znakomicie rozgrywają. Czyste zagranie przejmuje piłkę.
Czy to wykorzysta? Jest szansa. Odbił piłkę. Fatalnie przestrzelił. Źle stał na nogach. Do końca drugiej połowy niewiele drużyna prowadzi. No i słuszna decyzja trenera wprowadza nowego, wypoczętego gracza. Miller. On nie przepuszcza żadnej okazji do strzelenia bramki. Ale bliski strzelenia gola. A szkoda, gwizdek sędziego spalony. Zmiana w zespole prowadzącym w drugiej części spotkania. Przejmuje na skrzydle. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Filip Lam teraz. Przejmuje piłkę na skrzydle. Adam. Czy to wykorzysta? Zdecydował się na strzał. Nie złapał tej piłki. No i Lam. No i przegrany. Odpłynął się. Willen. Słabo kryją, no i będzie szansa. Adam. Ależ walczą o piłkę. Lam. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Ładnie, celnie, tylko to wykorzystać. Po przejęciu jest szansa na szybki atak. Czy będzie bramka? Dobra okazja, jest gol! Nie po raz pierwszy w tym meczu. No widzicie co? Potwierdzają swoją ja to się meczu pogodziły, że jeszcze nie goli, a on mi ciągu 5 minut. Komu należy się zwycięstwo? No niestety. Końcowy gwizdek, a rezultat 4-1. Zaskakujące, takie spotkanie rozegrali na najwyższych obrotach. Mimo, że przecież był to tylko mecz towarzyski. Włodku, dziękuję za wspólną relację. Ja też wam dziękuję. Do zobaczenia. Na razie. Do usłyszenia.